człowiek, który rzadko mieszka w swoim mieszkaniu, raczej korzysta z pokoi hotelowych. W latach 70. te pokoje hotelowe nie bardzo mu się podobały i dlatego je przemeblowywał. Ale nie sam, tylko ze swoim zespołem. Tak, zespołem Lady Punk. Mniej niż zero, Janusz Panasewicz i Lady Punk. Rozpoczynamy nowy cykl w programie Para daje radę na weekend. Tajemnica pewnej piosenki. Będziemy w tym cyklu mówić o utworach, które z pewnością każdy zna, ale być może nie każdy wie, jaką tajemnicę kryje tekst utworu bądź historia jego powstania. Jak z pewnością wszyscy się zorientowali, zaczynamy od przeboju grupy Lady Punk, Mniej niż zero. Jest z nami wokalista tej formacji, Janusz Panasewicz, który sam skrywa niejedną tajemnicę. Bo Janusz tak naprawdę jest Janem. Witamy. No nie wiem, jak mam Cię teraz przywitać, Janusz czy Jan? No, nie Janusz, wiedziałam o tym Janusz. Zupełnie. Janusz jest Janem. Skąd ten Jan się tu wziął? Nie, w takim no to razie? Tak się. Tak naprawdę, Jan, oczywiście, że tak, bo tak mnie mama tam jakoś nadała. Natomiast gdzieś w szkole już od podstawówki tak zostało i mama ale do dzisiaj nie może... Ale ty sam to wymyśliłeś, czy to Nie, to wymyślił Janek Borysiewicz, bo nie mogło być dwóch Janów w jednym zespole. I niech tak zostało. I taka jest oficjalna wersja. Cofnijmy się do roku 1983, do przeboju Mniej niż zero. Wiem, że chcąc nie chcąc przebój stał się songiem opozycyjnym. Znaczy, nie było takiego założenia. On się pojawił w ogóle, jak wiele innych, pierwsza płyta Lady Punk, więc wcześniej była piosenka Kryzysowa narzeczona, jeszcze wcześniej chyba Wademek Muskauta, czy Tańcz głupia tańcz i tak dalej. Natomiast tekst napisał Andrzej Mogielnicki, muzykę Janek Borysewicz i myśmy, no nikt się nie spodziewał, że się tak to wszystko potoczy, natomiast piosenka, mieliśmy zaplanowane, że w maju, bo jest tekst, zaliczona matura na 5. W związku z tym planowaliśmy, że do radia usłyszą, że po prostu zaczniemy promować jako singla tą piosenkę w maju. No a lata były takie, jakie były, w związku z tym no się okazało. Po jakimś czasie, kiedy rzeczywiście już byliśmy w jakiś sposób, byliśmy dość popularnym zespołem, po kryzysowej narzeczonej, już rozpoznawalnym. Natomiast z tym Mniej niż zero to było takie uderzenie, bo tu się nagle okazało, że w maju maturzystą był Grzegorz Przemek, którego milicja zabiła, a tekst utworu Lady Punk jest taki, że myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć i twoje miejsce na ziemi tłumaczy, zaliczona matura na 5. I co? Cenzura stwierdziła, że to jest uderzenie w system, tak? Znaczy, tak naprawdę cenzura nie miała pretensji do tekstu jako takiego. Mhm. Się okazało, myśmy kręcili jakiś film w Łodzi i pamiętam to dokładnie, że reżyser filmu zawołał nas tam z planu, myśmy tam, to film nazywał się chyba Tylko Rok czy coś takiego i graliśmy samych siebie, czyli zespół. Się okazało, że jest zadyma na cmentarzu, że młodzież po zabójstwie Przemyka został pochowany na Powązkach, no i dzieciarnia, no już dorośli ludzie, zbierali się na Powązkach, palili świeczki i śpiewali Mniej niż zero na cmentarzu. W związku z tym to było, stało się polityczne w ten sposób. No i wiem, nawet pytałem Marka Niedźwieckiego swego czasu, czy on coś wie, jak to tam było z Trójką i tak dalej. Oni dostawali jakieś pismo gdzieś tam z KC czy z coś takiego, że należy ograniczyć tę piosenkę. Ale bali się wycofać, bo byliście już zbyt popularni. Tak, zbyt popularni i wiadomo jaki to był rok 80, czyli stan wojenny zawieszony. I władza udawała, że jest odwilż, tak? Że można wszystko, ale tak naprawdę systemem operacyjnym próbowano tą piosenkę, że tak powiem, pomniejszyć w taki sposób, żeby jej nie puszczać na przykład 5 razy w ciągu dnia, a tylko raz. I tam najchętniej w nocy i tak dalej. Więc były takie jakieś zabiegi, ale tak czy inaczej to na niewiele pomogło, bo ona jakby zaczęła żyć swoim życiem i ludzie nagle
nagrywali na kasety i tak dalej, jedni od drugich, więc już to radio nie było tak bardzo aż potrzebne. Myślę, że to, że ludzie wyczuli może niezamierzoną, ale jednak dygresję do śmierci Przemyka spowodowało, że Mniej niż zero stał się największym hitem z debiutanckiej płyty? Sądzę, że może nie, bo jakby to z Grzegorzem Przemykiem jest tylko, tak mi się wydaje, że jest pewną ciekawostką, no smutną, co by nie mówić, ale jednak, że sama piosenka była dość nośna, do dzisiaj ją gramy i do dzisiaj jest świetnie odbierana, bo jak się okazuje jest ponadczasowa, więc to chwała też Mogielowi, który wymyślił takie coś, że w tej chwili gramy na koncertach tą piosenkę i jest przez ludzi, którzy jeszcze wtedy ich nie było na świecie, a w tej chwili reagują, patrząc na to, co się dzieje, w jaki sposób, jakie mają perspektywy i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym ładują i dla nich ta piosenka też jest ważna. Fajnie, że ta piosenka jest ponadczasowa, ale z drugiej strony trochę smutne to jest. No trochę smutne, bo ona wcale wesoła nie jest. Zresztą wydaje mi się, że my w ogóle nigdy nie mieliśmy wesołych piosenek. Uwaga, druga tajemnica Mniej niż zero. To jest utwór, w którym Janusz Panasewicz gra na pewnym instrumencie na koncertach, a przynajmniej tak było. Mhm. To jest jedyny utwór Lady Punk, w którym grasz... Na grzebieniu. Tak. Tak, jedyny. osobistym używanym. Tak, swoim osobistym używanym i mało tego jeszcze wtedy Edmund Stasiak, który grał na gitarze ze mną, albo czasami Janek Borysewicz, dawali mi, wiesz, od strun tam Ernie Bola taki pergamin, bo te struny były w takim pergaminie, ten pergamin ja po prostu, jakże tak powiem, rozrywałem i zakładałem to wiesz, tak na grzebień, nie mam ze sobą, więc zademonstrował. I to był efekt. Bo tak naprawdę on został nagrany na takim syntezatorze, ten dźwięk taki na takim dziwnym syntezatorze, ale ponieważ nie używaliśmy takich syntezatorów na żywca, więc wpadliśmy na pomysł, że fajnie będzie to zagrać na grzebieniu i żeby to brzmienie było, no to był ten pergamin, który jakby tak szeleścił i ja śpiewałem te dźwięki, czy mruczałem do tego grzebienia i wydobywał się zupełnie przyzwoity dźwięk. Od Mniej niż zero minęło już sporo czasu od premiery tego utworu, teraz ty też nagrywasz solowe albumy, niedawno ukazał się album Fotografie. No. To już druga twoja solowa płyta. Dojrzałeś wreszcie? Troszeczkę różni się, prawda? Ta twórczość od Lady Punk. No tak, inna kompozycja, ale trochę się różni, ale też tam jest z założenia. Ciebie, prawda? Tak i mnie. Twojej duszy, twojego życia. I też jakby w warstwie muzycznej to jest troszkę inne, to jest nastawiane na trochę inną publiczność, to jest klubowe, zresztą teraz jesteśmy w trakcie, jakby przygotujemy się próby, jakieś takie rzeczy, bo jesienią zaczynamy trasę. Będzie trochę koncertów, nie wiem ile jeszcze, ale tam są dogrywane. Już zaczynamy, zdaje się, w Krakowie pierwszy koncert, więc fajnie, chcę się zmierzyć z tym, zobaczyć jak to, bo wszystko jest fajnie nagrać płytę, natomiast jak się zmierzyć z żywą publicznością, wyjść i zagrać to. Ten materiał łatwo nie będzie, to ja wiem. No. Ale będzie cała płyta ta i będą piosenki, które kilka numerów, które się nie znalazły na tej płycie, ale też z pierwszej płyty kilka piosenek, także myślę, że materiału wystarczy. Może zmierzysz się z publicznością i zagrasz coś dla nas. No właśnie. No z przyjemnością. Dobra, czekamy. Okay. To co z tej nowej, z fotografii? Nie. Daj spokojną pioseneczkę, dobra. Zapraszamy na naszą scenę w takim razie. Okej. Okay. Myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na 5. W zakamarkach duszy mej i w pamięci zżółkłych listów, starych zdjęć. Chciałbym ocalić naszą młodość i chwile, które zmieniły wszystko w nas. Autostradą w stronę chmur odjedziemy znów w stronę słońcem złotych gór, byle dalej gdzieś. Spójrz, kochana, tyle lat.
błądzimy gdzieś, szukając śladów swych. Gdyby spróbować jeszcze raz odnaleźć coś, zapomnieć, cofnąć czas. Autostradą w stronę chmur odjedziemy znów, w stronę słońcem złotych gór, byle dalej gdzieś. Autostradą w stronę chmur odjedziemy znów, w stronę słońcem złotych gór, byle dalej gdzieś. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Zapraszamy, ja. Panowie. Zapraszamy panowie. Dziękuję, dziękuję. Dziękujemy. Moi koledzy, bardzo proszę. Proszę bardzo. To będą grali na trasie koncertowej ze mną. Bardzo proszę, Piotr Winnicki, gitarka. Dziękujemy. I Michał Sikorski, gitarka. Znacie Smerfy? Tam jest taki, który wręcza prezent. Co, Bucha? No nie wiem. No, zobacz. Dobra, poczekaj. Potrzymasz mikrofon? Pewnie. Otwieraj, no otwórz i zobacz. Nie, nic nie wyskoczyło z pudełka. Jezu, ale na jak... ciebie. Wiesz, no co to dobra, jest? Nie, no to jest plecak. Nie, to nie jest plecak. To jest lodówka. Wiesz, żeby trzymała mniej niż zero, może nie... Nie, może mniej niż zero to nie wytrzyma. Minus zero. Minus zero może nie wytrzyma. Jak mówią niektórzy, mniej niż ale, zero. Ale wiesz, na schłodzone na zimne napoje, które podobno lubisz... Super, dziękuję. Będziesz pożyczał. Będziesz pożyczał? Tak, super. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Naprawdę, było nam bardzo miło. To już koniec dzisiejszego wydania programu Para daje radę na weekend. Jutro spotykamy się ponownie. Gościem będzie Michał Żebrowski, który śpiewać nie potrafi w przeciwieństwie do naszego dzisiejszego gościa. Ale on nie musi śpiewać. On jest od grania. On jest od grania, nie od śpiewania. Zapraszamy na jutro. Para daje radę na weekend.